To, co najbardziej podoba mi się w dzisiejszym wędkarstwie karpiowym, to coraz większa świadomość nas, wędkarzy, o ochronie środowiska, ale także zasada złów i wypuść. Ochrona gatunku i umiejętność obchodzenia się ze złowionym okazem to najważniejsze rzeczy, jakie przekazujemy adeptom wędkarstwa. To, w jakiej kondycji wróci do wody złowiona ryba, ma wpływ na to, czy w niej przeżyje kolejne dni, lata. Zarządcy komercyjnych zbiorników podchodzą do tych spraw bardzo poważnie. Na wodach PZW natomiast nie jest już z tym tak dobrze. Skoro tyle słów padło o ochronie ryb, to dziś parę słów na temat podbieraków, a właściwie jednego. Nowości z katalogu ProLogica na 2017 rok. Ten, kto choć raz miał w dłoniach karpiowy podbierak, wie, że to dość specyficzny sprzęt. Składa się z trzech najważniejszych elementów. Długiej i bardzo lekkiej sztycy, miękkiej i głębokiej siatki, ułatwiającej podebranie nawet bardzo okazałego okazu, a także szerokiego rozstawu. Takim też jest bohater naszego dzisiejszego testu, podbierak od firmy ProLogic CC30. To najlżejszy podbierak, jaki kiedykolwiek wyprodukował ProLogic. Sztyca i rozpórka wykonana została całkowicie z wysokomodułowego włókna węglowego 3K, zaś ramiona podbieraka z wysokomodułowego włókna węglowego 24T. Konstrukcja wszystkich elementów nośnych z włókna węglowego sprawia, że podbierak ten jest niezwykle wytrzymały i bardzo lekki, zaś komfort użytkowania zapewniają antypoślizgowe uchwyty. Narożniki siatki podbieraka zostały dodatkowo wzmocnione. Wzmocnione są także szwy i splot, co gwarantuje bezpieczeństwo ryb przy podbieraniu. Splot siatki podbieraka gwarantuje maksymalny przepływ wody, a sama siatka została wykonana w kamuflażu. Wymiary ramion podbieraka to 105 cm. Powstały z wysokomodułowego włókna węglowego 24T. Długość rączki to 180 cm. Sztyca, podobnie jak i rozpórka podbieraka, została wykonana z wysokomodułowego włókna węglowego 3K. Głębokość siatki to 105 cm. W komplecie otrzymujemy także torbę wodoodporny pokrowiec, która idealnie przyda się do spakowania mokrej siatki. Całość zapakowana w torbę transportową zaciąganą sznurkiem.